roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego cała impreza i wszystkie atrakcje są wkomponowane właśnie w tę tematykę. Stąd też nasz strój w kolorach moro, w kolorach wojska. W związku z tym już niebawem, bo o 16:00 rekonstrukcja potyczki. Myślę, że będzie to ciekawa atrakcja przede wszystkim dla dzieci, ale oprócz tego mnóstwo innych atrakcji, warsztaty rękodzielnicze, gminny turniej rodzin, to już trzecia edycja naszego turnieju. Na terenie tego pięknego parku, ogromnego parku w Szczodrem, odbędzie się gra terenowa, również w klimatach wojskowych. Oprócz tego mnóstwo stoisk, atrakcji, możliwości zakupu prezentów dla dzieci. Obok nas dmuchańce, skakańce i oczywiście na scenie gminny ośrodek kultury prezentuje swoje największe talenty. Odwołanie się do patriotyzmu jest bardzo ważną rzeczą i również wśród młodego pokolenia warto przekazywać to, co było dobre. To, że Polska od 100 lat jest niepodległa, że uzyskaliśmy tą niepodległość, wywalczyliśmy właściwie jako naród. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej 11. Pułku Piechoty z Tarnowskich Gór. Prezentujemy w tym dzisiejszym dniu Legion Wojska Polskiego z roku 1918. I dzisiaj zaprezentujemy małą potyczkę między wojskami carskimi. I jeszcze później chcemy przedstawić Państwu, jak wyglądała obsługa moździerza. Sekcja moździerza! Zabaw! Szeregu, prawda, do mnie żyjka!